Cześć, cześć, mi mówi Ania, witam was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. No i dzisiaj czas na zasadniczo tuż przed świąteczną tygodniówką. Ten film pewno będzie krótszy, bo nagadałam się w poprzednim, który nagrałam przed chwilą. Poprzednia tygodniówka wygląda tak. A ta nic specjalnego, nic nowego. Touch door, fiolety. No i tyle. Więc tym razem zacznę od Dutchdora, potem wypiszę, wyrysuję, ozdobię i będzie to na tyle. Tak. Więc jednak dla mnie najlepszym dniem do nagrywania jest, jeżeli chodzi o taką moją dyspozycję oraz warunki, jest niedziela rano. Więc jeżeli nie zrobię czegoś niedzielę rano przed miesiącem, no to będę musiała poświęcać niedzielę rano w trakcie miesiąca. A to znaczy, że któryś film niestety musi być spóźniony, ponieważ zwykle film idzie w soboty po południu. No, a tak to nie pójdzie. Dobra, co ja tutaj mam? No. Czym sobie tym razem może tutaj zrobię krawędź, czymś brokatowym. Odrobinę blasku pasuje i zawsze jest mile widziana. A jeszcze tutaj by coś było. Poprzednio dałam taką fajną taśmę, tą, ale tym razem dam inną, ponieważ żeby się nie powtarzało tak tydzień w tydzień, bo to nudno będzie, nie? Chociaż ta tamta taśma naprawdę jest bardzo efektowna. No wiecie co państwo? Ja chciałam ładnie urwać taśmę, a ona mi taki numer robi. Ostrożnie ją urywać. To mi się mega podoba. Teraz będziemy tabeleczki wyrysowywać. Chyba, jak pamiętacie z poprzedniego filmu, wróciłam do tych tabelek takich klasycznych moich. Muszę powiedzieć, że chyba lubię je najbardziej. Więc tabelki tu są i teraz zrobię tutaj te moje. I jak powiedziałam, spróbuję zrobić je tak, żeby na siebie częściowo nachodziły. Tak.
To całkiem ciekawie wygląda. Całkiem fajne. No i tak, najważniejsze rzeczy są. Linijki zrobimy. No i teraz zasadniczo zostaje nam wyłącznie ozdabianie, czyli jakieś naklejki. Tutaj szkoda, że w sumie nie wystaje ta taśma, no ale chociaż może obetnę sobie jeszcze jedną kratkę i będzie wystawała tak jak lubi. Ta nie wystaje, ale ta wystaje i to jest bardziej efektowne. Widzę, że tutaj. Te taśmy brokatowe są ładne, ale nie trzymają najlepiej, nie mają najlepszego kleju. Niestety. Ale coś tutaj zaraz ogarniemy. Przegrzebuję sobie tutaj jeszcze. Nie mam tych naklejek wyjętych dużo. Dlatego nie mam specjalnego wyboru, z czym będę tutaj. O, tak jeszcze wracając do kalendarza, to zasadniczo, gdyby kupić naklejki tego typu, takie malutkie, albo sobie zrobić, to można by jeszcze trackery sobie tam doklejać gdzieś boczkiem. Ale, no bo w sumie na przykład ten malutko zajmuje, a całkiem fajnie wygląda. No, zobaczymy, czy będzie mi się chciało w ogóle takie rzeczy prowadzić, jak trackery, bo wiecie, jak to u mnie jest. Zazwyczaj mi się nie bardzo chce. No jak widać, mój grudzień jest zupełnie nieświąteczny. No ale jakoś nie mam nastroju. Ale to tak jak chyba mówiłam, u mnie z tym nastrojem jest tak, że on się pojawia tuż przed samymi świętami, a zupełnie go nie ma, kiedy robię te wszystkie strony. Motywy. Kawowo-herbaciane, można powiedzieć.
poniedziałek to duża kawa jest potrzebna. Będzie tak 18. No i cóż, to możemy pomalować. W poprzednim tygodniu było na niebiesko. Tutaj będzie taki róż. Muszę patrzeć, czy mi się nagrywa. Chyba to sobie zostawię na późniejszy czas. No to słuchajcie, jeszcze tylko maska i to wszystko. No i to by było na tyle. Jak mówiłam, będzie szybko. Jest fioletowo, gwiezdnie, księżycowo. O, tak sobie. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za uwagę, za wspólnie spędzony czas. I słuchajcie, do zobaczenia w następnym filmie. A, pa, pa, pa.